Słuchajcie, ja może zacznę od razu od takiego bardzo, bardzo ostrego stwierdzenia. Dlaczego nikt nie wie o polskich podcastach? Jak to jest możliwe? Mi się wydaje, że może wina jest w zasadzie samych podcasterów, dlatego że może się nie reklamujecie tak do końca w taki sposób, jak powinniście. Dlatego że nie ma tak ogólnie, ludzie nie wiedzą, co to są podcasty, nie wiedzą, jak mają słuchać. I jest to, wydaje mi się, naszym obowiązkiem jako podcasterów, żeby nauczyć ludzi. Mhm. No bo zobaczcie, że podcasty w Polsce istnieją już tyle lat, że niektórzy tyle nie żyją, a podcaster jest dopiero w tym roku. Tak naprawdę wszystkie inne branże internetowe rozdają sobie już jakieś nagrody, a o nas, biednych podcasterach, ich nie słyszą. Może rzeczywiście trochę jest tak, że brakuje jakiegoś miejsca integracji dla tych różnych środowisk. To troszkę wygląda tak, jakby podcasty o różnych tematykach albo ogólnie niekoniecznie związane bezpośrednio ze sobą, może nie tyle o sobie nie wiedziały, ale nie reklamowały się nawzajem. I człowiek, który słucha jakiegoś swojego własnego bąbelka, niekoniecznie ma orientację w pozostałych. Ja z kolei chciałabym dopowiedzieć, że tak jak tutaj były takie głosy, że podcasty robimy dla zabawy, robimy to w dużej mierze dla siebie, no to jeżeli takie jest podejście, to nie ma tego marketingu i nie ma tej komunikacji z ludźmi i nie ma jakby roznoszenia się tej informacji o podcaście. Wydaje mi się, że takie podejście marketingowe i takie, które ukierunkowuje też podcasty trochę w kierunku jakiegoś biznesu, to myślę, że to też może sprawić problem. Coś jest na rzeczy. A jak to robią za granicą? No chciałabym właśnie dodać, że jeżeli na przykład zobaczymy, co się dzieje w Stanach w chwili obecnej, to największe takie boom podcastingu wywodzi się z tego, że dużo biznesowych ludzi zaczyna podcastować. Więc oni bardzo pomagają podcasterom w tej kwestii, że ponieważ mają różne marketingowe, prawda, sposoby, więc nie tylko rozmawiają ze swoją publicznością poprzez podcast, ale mają również mailing list, mają również blogi, mają bardzo dobrą obecność na portalach społecznościowych, więc podcasting dodają w zasadzie jako kolejną formę rozmowy ze swoimi klientami, słuchaczami, ale przez to również zachęcają tych swoich klientów do tego, żeby może słuchać różnych innych tematów. Z mojego punktu widzenia, jak ja to na to patrzę, nawet na rynek zagraniczny, czyli Stany Zjednoczone, bo tych podcastów głównie słucham, tam dopiero teraz w zasadzie ludzie przyzwyczaili się tak na dobre do usług on demand. W Polsce to jeszcze mocno, moim zdaniem osobistym, raczkuje. My się dopiero przyzwyczajamy do tego, że możemy sobie nagrać program, prawda, w telewizji. Mówię o takim odbiorcy bardzo ogólnym, bo my to wiemy oczywiście od lat, bo jesteśmy z tym tematem związani. Natomiast jest szerokie spektrum ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia. I teraz właśnie, jak do Polski powchodziły usługi on demand, czyli Spotify, czyli czy VOD i tak dalej, to teraz właśnie moim zdaniem ludzie zaczną szukać alternatywy dla radia, bo mają alternatywy już dla muzyki, mają alternatywy dla telewizji, nie mają alternatywy dla radia. I teraz właśnie fajnie, że jest taka konferencja, jak jest dzisiaj, bo to jest moment, gdzie my najmocniej musimy zacząć myśleć o tym, jak możemy wspólnie zainteresować ludzi. Do tej pory przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że chcesz być znanym podcasterem, to najpierw zostań znanym blogerem, a potem sobie dorób podcast, no i jakoś to się wszystko będzie kręciło. To już zależy od filozofii. Jeżeli akurat z naszego punktu widzenia, my zaczynaliśmy właśnie od samego podcastu, poznajemy ten rynek przez podcast i teraz właśnie rozwijamy się, dodając coś do podcastu, jakąś wartość dodaną do samego podcastu. Na podcaście mówimy, że na przykład zrobiliśmy relację z jakiegoś wyjazdu i że na stronie można obejrzeć zdjęcia i tak dalej. Także raczej budujemy otoczkę wokół tego podcastu, ale mówię, tutaj nie ma raczej zasady, to jest kwestia, jakie
kto ma podejście do samego podcastingu. Ja jeszcze dodam, że według mnie w ogóle nie powinno się patrzeć na podcast jako rzecz odizolowaną. Wręcz trzeba spojrzeć na to, co robimy, tak? Na jaki temat podcastujemy, dlaczego się tym interesujemy i co chcemy z tym zrobić. Dlatego też tak do końca... Uważam, że no jak ktoś, prawda, ma dużo zabawy z robieniem podcastu i tak w zasadzie robi to tylko po to, żeby mieć tą zabawę, no to wszystko fajnie, ale tak w zasadzie musimy się zastanowić, z kim, do kogo tak podcastujemy, kto chcemy, żeby nas słuchał i w zasadzie co mamy im do zaproponowania, tak? Dlatego, że ci ludzie to są tacy sami ludzie jak my tutaj, tak? My chodzimy do pracy, mamy swoje zainteresowania i tak w zasadzie nie mamy czasu na to, żeby słuchać czegokolwiek. Ja jestem bardzo wybredna, jeżeli chodzi o to, jakie podcasty słucham, dlatego, że nie mam czasu. Mój czas to dla mnie pieniądz i po prostu nie będę słuchać bzdur, tylko chcę posłuchać czegoś konkretnego. Więc w zasadzie, tak nie owijając w bawełnę, chciałabym po prostu powiedzieć, że jeżeli jako podcaster, mamy podcast, to powinien on być częścią czegoś większego. Dlatego, że sami sobie krzywdę robimy, jeśli tylko mamy podcast, dlatego, że ci ludzie nie tylko będą nas w słuchawkach może słuchać, ale może mają ochotę poczytać, może mają ochotę coś od nas kupić, ponieważ słuchają nas, rozmawiamy w niesamowicie pasjonujący sposób na temat, no nie wiem, rowerów czy czegokolwiek innego. I może mają ochotę tak w zasadzie zasięgnąć naszej porady w innym stopniu. Także wydaje mi się, że jeżeli patrzymy na podcast jako rzecz odizolowaną, robimy sobie i naszym słuchaczom dużo krzywdy. Tak, jeszcze chciałam dodać do tego, co Iza mówiła, że jeżeli zaczynamy już podcast mając jakąś publiczność, czy na blogu, czy ja na przykład zaczynałam od robienia webinarów i zbudowałam sobie listę e-mail, to jeżeli wiemy o tym, że ktoś czeka na ten podcast, na premierę tego podcastu, jeżeli ktoś czeka na dodatkowe treści od nas, to też bardzo to buduje motywację, jeżeli chodzi o robienie podcastu. Bo jeżeli ktoś wypuści ten podcast i nie ma jakby, nie wie, do kogo mówi i nie ma osób, które są chętne na odbiór jego podcastu, no to nagra właśnie takie te 7 odcinków, jak to mówią, że to jest takie tradycyjne, średnia 7 odcinków i później przestaje, bo po prostu nie ma tego odzewu, nie ma tego jakiejś takiej zachęty, motywacji po to, żeby to dalej prowadzić. Ja chciałem tu zwrócić uwagę, bo wspominałeś, że na Zachodzie, w Ameryce podcasty czasami zyskują popularność dlatego, że ludzie z biznesu, ludzie znani dokładają to jako kolejne medium komunikacji. Czyli to jest trochę tak, że jeżeli chcielibyśmy rozwinąć rynek podcastów w Polsce, to należałoby szukać ludzi, którzy w zasadzie już są sławni i tym mogą napędzić, znani z czegoś, i tym mogą napędzić rynek. Czyli tylko, że w zasadzie jeżeli chodzi o ludzi, którzy są znani ogólnie społeczeństwu z różnych rzeczy, to oni nawet na platformach blogowych, czysto tekstowych dopiero zaczynają się pojawiać. I to wygląda na to, że ten rynek ma jeszcze sporo potencjału i że tu się dopiero wszystko może zacząć. Jeszcze nawiążę tutaj do tych słów, że podcast jest przynajmniej zaczyna być alternatywą dla radia. Jak w tym wszystkim miałoby się odnaleźć jeszcze blogowanie, jeszcze cały ten marketing i ogromna ilość pracy, bo nie ma się co czarować. Jak chcemy zrobić taki duży sukces i być takim znanym blogero, podcastero, youtuberem, no to czeka nas masa roboty. Ja myślę, że przede wszystkim nie możemy patrzeć na podcasty i radio jako my i wy, albo oni i my, dlatego że jeszcze tym bardziej w Polsce jeszcze macie okazję tego, żeby w zasadzie dużo się nauczyć i współpracować z radiem, dlatego że radio nie jest alternatywą do podcastów. Będą ludzie, którzy będą słuchać i radia, i podcastów. Będą ludzie, którzy będą słuchać tylko radia, a będą i tacy, którzy będą słuchać tylko podcastów. Ale myślę, że jako podcasterzy mamy na pewno
mnóstwo rzeczy do nauczenia się od radiowców. I jeśli od samego początku w Polsce wyjdziecie z założenia, że my z radiem nie współpracujemy, oni nie wiedzą jak podcastować, radio będzie mówić, oni nie wiedzą jak robić radio, to będziecie mieć duży problem. Także zachęcam na pewno do tego, żeby współpracować z radiem, dlatego że właśnie może radio by pomogło w takim rozszerzaniu potencjalnych słuchaczy. Ja tylko tak krótko bym chciał powiedzieć, że jeżeli mamy podcast i zdecydujemy się, że będzie też blog, jakieś inne materiały, to to jest też świetny sposób na to, żeby poznać słuchacza. Bo on w pewnym momencie, jeżeli spodoba mu się to, co mówimy, będzie chciał z nami nawiązać jakiś taki bezpośredni kontakt i poznawać nas i bardziej też rozwijać swoją pasję. Więc on dojdzie w pewnym momencie do takiego stopnia, że jemu będzie mimo wszystko ten podcast za mało, bo jemu się spodoba nasz styl, to co robimy i będzie chciał też przeczytać, czy obejrzeć, czy zobaczyć. I warto to brać pod uwagę. Fakt, to jest masa pracy. To jest masa pracy, więc najlepiej na samym początku zdecydować się, czym w ogóle ten nasz podcast czy projekt ma być. Bo najgorsze, co można zrobić, to przyzwyczaić słuchacza czy odbiorcę, że zapewniamy mu jakiś pakiet informacji, a później nagle z tego zrezygnować. Nie boicie się tego, że powstanie podcasting A i podcasting B w Polsce, bo z wypowiedzi, które już tutaj padały, niektórych podcasterów można by wyczytać, że marketing, że zbieranie statystyk i wszystko inne, co normalny człowiek, Boże, broń Boże, nie chciałbym powiedzieć, że taki podcaster nie jest normalnym człowiekiem, ale normalny człowiek, który chce robić jakąś karierę w internecie, musi brać pod uwagę, że w takiego typu podcastach, które są niesione ideą, jakąś myślą i generalnie chodzi o to, żeby tylko nawiązać kontakt z odbiorcą, no po prostu te podcasty przestaną się liczyć albo zejdą gdzieś do jakiegoś podziemia i będą w kontrze do całej reszty. Jest nas mało, a już chcemy ze sobą walczyć. Nie, właśnie o tyle ciekawe to, co mówisz, że w zasadzie już z tego, co tutaj wspomnieliśmy, wychodzi na to, że no jest taką drogą uzyskania popularności, jeżeli ktoś już jest sławny, czyli w zasadzie jest profesjonalistą i w pewien sposób dodaje sobie nowy kanał komunikacji. Ale podcasting to w sposób, w jaki chcemy go odróżnić na przykład od radia, to jest między innymi to, że to jest kwestia czegoś robionego oddolnie, prawda? Coś, że każdy ma jakiś swój kawałek rzeczywistości, którym chciałby się podzielić i to nie jest coś, co zawsze jest w mainstreamie i w mediach, które wszyscy już dotąd widzieli, tylko coś szczególnego. I ja jestem ciekaw na przykład, czy na Zachodzie bywały przypadki profesjonalizacji kogoś, kto zaczynał właśnie od jakichś takich własnych przemyśleń, które udostępniał w charakterze podcastu, ale dzięki właśnie jakimś takim główniejszym mediom typu radio, które robią audycje, które robią to w sposób profesjonalny. Bardzo dobrym przypadkiem, znaczy może przykładem jest w zasadzie, może nie tak do końca takim przykładem, o jaki szukasz, ale przykład Cliffa Ravenscrafta. On zaczął swój podcast od czystego hobby na temat show Lost. I to był jego pierwszy podcast, który no miał niesamowicie był popularny, zresztą chyba nawet miał wspomnienia w tradycyjnych mediach. I z tego wyniknęła pasja do podcastingu i z tego mamy podcast Answer Man dzisiaj. Także wydaje mi się, że bardzo dużo takiego typowego hobby może przerodzić się w coś, może czego jeszcze nie do końca możemy widzieć teraz. A ja z kolei jeszcze chciałam nawiązać do tego pytania, czy będzie podział na tych podcasterów. Ja myślę, że zawsze będzie podział. Tak samo jak są blogerzy, którzy są blogerami, takie blogi eksperckie, blogi lifestyle'owe i tak dalej. To, że ktoś robi podcast dla zabawy, to wcale nie jest złe. To może jest tego kogoś hobby, może to jest jego pasja. Nie musi mieć z tego nie wiadomo jakiego ruchu, nie musi mieć z tego nie wiadomo jakich pieniędzy, ale będą też podcasty, które będą produkowane po to, żeby zarabiać pieniądze i to też jest w porządku. I myślę, że nie będzie podział na Polskę A i B, tylko będzie A, B, C, D i do Z. Dlatego, że każdy będzie inny i będzie troszeczkę tworzył jakby swój inny punkt widzenia, inny swoje takie powiedzmy dotknięcie swoją osobą, swoją marką i
wszystko będzie, każdy będzie inny. Ja myślę, że jeszcze też ważne jest podejście tych wszystkich grup do siebie, w stosunku do siebie, dlatego że wiele razy słyszałam też w UK tych wszystkich hobbyist podcasters bardzo są, o nie, my nie zarabiamy pieniędzy, więc w ogóle nie, my nie chcemy nic do czynienia mieć z tymi, co zarabiają pieniądze. I to tak w zasadzie bez sensu, tak? No po co się od razu dzielić? A czy nie możemy wszyscy wspólnie może pracować nad tym, żeby podcasting faktycznie rosnął? Bo jeżeli będzie rosnął podcasting dla grupy A, to będzie i rósł dla grupy B, C, D i Z, tak? Ja bym absolutnie tego podziału się nie bał, bo ten podział będzie zawsze. I on jest tak samo, jak będzie w Polsce, tak samo jest w Stanach. Najważniejsze jest to, że każdy podcast, nieważne jaki będzie, znajdzie jakąś swoją grupę odbiorców, mniejszą czy większą. Są osoby, którym będzie bardziej pasowało, że to idzie bardziej w taką stronę mocno profesjonalną, że to są ludzie, którzy siedzą w studiu, tak, przygotowani od A do Z w każdym temacie, zwracają uwagę na każdy przecinek, a innym będzie pasowało, że to jest taka rozmowa bardziej jakby, nazwijmy to barowa, tak, że siedzi się ze znajomymi i oni chcą czuć ten taki swojski klimat. Każdy znajdzie swojego słuchacza. Ten podział dla mnie, nie traktowałbym tego nigdy w kategorii A albo B. Dla mnie to są równorzędne kategorie. Ważne jest to, żebyśmy, to zabrzmi śmiesznie, ale trzymali się razem, bo w Stanach ten podział jest coraz bardziej widoczny z mojego doświadczenia, jak ja jestem słuchaczem podcastów amerykańskich, ponieważ tam od jakiegoś czasu pojawiły się pieniądze, więc ten podział jest coraz bardziej widoczny. Oni coraz bardziej zaczynają ze sobą konkurować. My jesteśmy teraz na tym etapie, gdzie możemy wypracować współpracę pomiędzy sobą i dzięki temu zachęcić o wiele większą rzeszę słuchaczy. Okej, to mam teraz troszeczkę z innej beczki pytanie. Wyobraźcie sobie takiego standardowego specjalistę, geeka w swojej dziedzinie, który całe życie poświęcił rozwijaniu się w jakimś kierunku i myśli o tym, żeby jakoś podzielić się tym, co już wie z resztą świata. Myślicie, że podcast to jest dobry sposób, czy raczej powinien zostać kimś zupełnie innym? Ja myślę, że podcast nie jest dla każdego. Ja myślę, że każdy ma indywidualne zdolności. Niektórzy są wspaniałymi pisarzami, inni opowiadają piękne historie. Także wydaje mi się, że nie możemy dać tej samej naklejki każdemu, że wszyscy albo są dobrzy, albo są źli. Każdy może być podcasterem, nie każdy może być dobrym podcasterem. Nie ukrywajmy, zawsze tak będzie. Także według mnie po prostu każdy powinien spojrzeć na to, w jaki sposób najlepiej się komunikuje i podążyć po prostu za tą, w tą drogą. Moje zdanie najważniejsze jest mieć pomysł na swój projekt. My, gdy wpadliśmy na pomysł, że chcemy robić coś związanego z motoryzacją, wybraliśmy formę podcastu, ponieważ nikt tego nie robił w taki jakiś sposób ciągły. Są oczywiście podcasty motoryzacyjne, pojawiają się mniej czy bardziej regularnie, ale to był taki rynek jeszcze świeży. Gdybyśmy wystartowali z blogiem, z kanałem na YouTubie czy jakąś inną formą, było to by znacznie trudniejsze dla nas do wystartowania. Ale przede wszystkim tutaj liczy się pomysł, bo na przykład jeżeli ktoś chciałby teraz założyć podcast o grach, to jest strasznie ciężki temat, bo tych podcastów jest multum, więc musiałbym wymyślić naprawdę coś bardzo oryginalnego, żeby się z tym przebić. Także tutaj dużo też zależy od samego pomysłu i nazwijmy to branży, którą się wybierze. Dobrze, powiedzcie jeszcze mi taką rzecz. Jesteście świeżo postacie, prawda? Powiedzcie, po ile macie odcinków? My mamy prawie 50. No, powiedzmy, że już troszkę dalej niż postacie, ale mamy tu przedstawicielkę. Ja mam dopiero 6. Dokładnie. Ja myślę, że mamy już tak około 100, okay. Mniej więcej, bo ja mam dużo różnych podcastów, więc tak w zasadzie Wracając myślą do czasów, kiedy tych odcinków było 10 czy 15, wydaje wam się może, że ktoś, kto chciałby zostać podcasterem, odbija się troszkę od technologicznej ściany, że ludzie, którzy nie są geekami technologii i nie mają akurat pod ręką takiego kogoś, kto im to wszystko ogarnie, będą mieli bardzo duży problem i raczej wybiorą na przykład blogowanie?
Ja myślę, że jak ktoś chce, to potrafi. I teraz jest dużo, dużo tak wspaniałych miejsc, w których można się wyedukować i sobie pomóc. Mamy YouTube, gdzie możemy zobaczyć dokładnie, jak, co się robi. Jest mnóstwo blogów na temat tego, jak zacząć podcastować. Ja myślę, że po prostu, jeżeli ktoś chce, to zrobi. Nie wydaje mi się, że bariera technologiczna jest tak, aż tak olbrzymia, że po prostu będzie to przeszkodą. Wydaje mi się, że być może istotniejsza może być bariera psychologiczna. Jest ten moment, kiedy człowiek pierwszy raz słyszy swój głos nagrany na coś, jest zazwyczaj pewnym szokiem, to zawsze brzmi inaczej, prawda? I jeżeli się przebrnie przez ten moment, kiedy człowiek usłyszy nie tylko jak brzmi jego głos, ale również jak spójne są jego wypowiedzi, w których momentach robi przerwy, gdzie zbytnio świszczą samogłoski, kiedy się wchodzi w szczegóły, no to jest ten moment, z którym trzeba sobie poradzić i potem stwierdzić, że rzeczywiście bawi nas bycie coraz lepszym w tym, jak prezentujemy przekaz. Ja też myślę, że tak jak powiedziała Iza, że dla chcącego nic trudnego, ale jeżeli ktoś chce i wcale nie chce się bawić tą technologią, to też można poprosić o pomoc jakiegoś specjalistę i to też ułatwia niewysłuchiwanie własnego głosu. My jesteśmy akurat takim dobrym przykładem, bo z technologią samą w sobie mamy bardzo mało wspólnego i my właśnie zaczynaliśmy od zera. Nie mieliśmy kompletnie pojęcia o mikrofonach, o nagrywaniu, o tych wszystkich suwakach, tej takiej czarnej magii i kombinowaliśmy jak. I nadal się rozwijamy w tą stronę i zaczęliśmy od tego, że nagrywaliśmy to po prostu w studiu radiowym, normalnym. Płaciliśmy za to oczywiście, traktowaliśmy to jako inwestycję, ale też podpatrywaliśmy, jak to powinno wyglądać. Nawet głupia rzecz, jak powinny być ustawione mikrofony, jak później facet, który siedział w tej reżyserce, nam jakiś tam mówił, że tutaj bliżej mikrofonu, tutaj dalej, to są wszystko cenne informacje, które my musieliśmy pochłonąć i później z tego studia przeszliśmy do takiego studia mniej profesjonalnego, bo wiedzieliśmy, jak zrobić już wstępną taką obróbkę. Później przeszliśmy już do tego, że kupiliśmy swój własny sprzęt i jakoś tak to etapami prostocimy. Także nawet jeżeli ktoś jest zielony w tym temacie, to wszystko da się zrobić, jeżeli się chce. No tak, z tego co mówisz wynika, że naprawdę wartościowe byłoby, gdyby ci bardziej doświadczeni podcasterzy mieli jakąś platformę do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z tymi początkującymi. Jak najbardziej. Ale zastanawia mnie jeszcze jedno. Nawet najlepszy technicznie podcast i dobry merytorycznie nie przebije się, jeżeli nikt nie będzie o nim wiedział, więc co z promocją? Promocja to w ogóle zupełnie inny temat. Tak, ale wejdźmy na niego. Czy mamy jakieś platformy, na których warto być? To jest jednym z zagadnień na tym panelu. Czy wystarczy się pojawić na iTunesach? Czy iTunesy szkodzą, pomagają? Czy jest coś innego? Czy moglibyśmy na przykład mówić o podcasterze, który prezentuje swoje odcinki jedynie na SoundCloudzie na przykład? Znaczy, z mojego punktu widzenia, to jeżeli nie macie na iTunes, to tak równie dobrze, to w zasadzie możesz spakować manatki i iść do domu. Także to jest według mnie numer jeden. Dlatego, że może nie powinniśmy się zamykać tylko w naszej małej klatce, tak? Ludzie poza Polską będą słuchać i znajdywać nas przede wszystkim przez iTunes. A ja z kolei chciałam troszeczkę zupełnie inny punkt widzenia. Ponieważ mój podcast jest wysłuchiwany, 70% wysłuchań podcastu jest na stronie internetowej. Wcale nie na iTunes. Co prawda na iTunes jestem dopiero 3 tygodnie, ale widzę naprawdę bardzo mały procent osób, które słuchają tego podcastu, pomimo że jest w tej sekcji nowości i jako wyróżniony podcast. Także wydaje mi się, wszystko zależy od publiczności i gdzie jest twoja publika. I ja w momencie wypuszczania podcastu wiedziałam, do kogo mówię i wiedziałam, gdzie oni są i wiedziałam, że będą słuchali mnie na stronie. Dla mnie iTunes to jest absolutna podstawa. Tam no, trzeba być, bo tam jest chociażby sama wyszukiwarka, czy jak ktoś patrzy po kategoriach, żeby znaleźć coś nowego. Inną platformą, która jest, robi się coraz bardziej istotna, jest Stitcher. Stitcher jest o tyle ważny, że coraz więcej producentów samochodów integruje ten system u siebie, więc to jest, będzie łatwiejsze dla niego. Mieliśmy kilka takich przypadków, że ktoś do nas napisał, czy byśmy mogli wrzucić nasz podcast na Stitchera, bo on akurat ma BMW, a BMW jest synchronizowane z tym systemem, więc to jest
jest druga ta opcja. Wiadomo, że Spotify wchodzi w podcasty, tylko że oni na razie przyjmują tylko i wyłącznie duże zrzeszenia, więc pytanie, czy się otworzą w przyszłości na ten rynek podcasterski. Jeżeli się otworzą, to myślę, że to będzie ogromny boom na podcasty, największy chyba od czasu iTunesa, bo Spotify no, chodzi niesamowicie prężnie. Spotify też wykupił jakąś grupę, która się z samymi podcastami zajmowała, nie pamiętam teraz jak się nazywała, więc warto śledzić też Spotify'a. I Google, tylko że Google wprowadził teraz obsługę podcastów, jakąś tam nowy system wprowadzili, ale on nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Także śledzić. Myślicie, że YouTube jest dobrym miejscem, żeby się promować? Krótkie filmiki, które pokazują postać i kontynuacja na podcaście? W podcaście? Tak, więc YouTube dobrze działa, jeżeli chodzi o promocję podcastu. Taki pomysł na promocję pojedynczego odcinka, jeżeli ma się publiczność i na przykład promocja w mediach społecznościowych czy na blogu, taki krótki filmik, który mówi o czym jest ten kolejny odcinek. Wiadomo, że wideo też w taki dodatkowy sposób buduje więź ze słuchaczami, czyli słuchacze nie tylko chcą nas słuchać i czytać, ale też chcieliby nas zobaczyć. I jeżeli puszczamy takie właśnie małe filmiki, takie zajawki, to też to zwiększa liczbę odsłuchań. Ja bym jeszcze dodała, że nie zapomnijmy, że YouTube jest jednym z największych wyszukiwarek internetowych, także jeżeli zrobimy wideo, jeżeli odpowiednio je zatytułujemy, może być to wspaniałym dodatkiem i wspaniałą metodą tego, żeby napędzić sobie fajnych nowych słuchaczy. To teraz konkrety. Czego używaliście? Co się sprawdziło, co było wielką porażką, jak to w waszych przypadkach wyglądało? Odnośnie promocji podcastu swojego. Nam w pierwszej kolejności tak, YouTube się absolutnie nie sprawdził. Bardzo się sprawdziły fora internetowe, nawet nie związane z motoryzacją. Okazało się, że są fora internetowe, na przykład Poligami, gdzie jest bardzo mocna grupa ludzi, którzy słuchają podcastów i oni często szukają czegoś nowego. I później to idzie pocztą pantoflową. Najlepiej sprawdził nam się, stety, niestety, Facebook. Tam jednak siedzi potężna grupa ludzi, to już nie są tylko nastolatkowie, i tam mamy największy odzew, ale te początki, jeżeli ktoś nie wie jak zacząć, to najłatwiej właśnie znaleźć jakieś fora internetowe i tam po prostu powrzucać odcinek, bo tam są ludzie, którzy są nawet chętni do konstruktywnej krytyki, a z tym jest najtrudniej na sam początek. To jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie Facebook też bardzo dobrze się sprawdził. Już miałam publiczność, która była na Facebooku, grupę facebookową, też e-mail lista. Jeżeli daję powiadomienie do listy, to zawsze od razu widzę, że jest skok w odsłuchaniach. Nawet jeżeli już pół dnia, powiedzmy, jest w iTunes dany odcinek, to dopiero jak wyślę maila, to widzę, że wtedy ludzie zaczynają słuchać albo właśnie wrzucę posta na Facebooku. A jeszcze z takich metod promocji, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby, które zaczynają, to zapraszanie do swojego podcastu osoby, które już mają swoją publiczność. Nie muszą to być osoby, które mówią, powiedzmy, taka czysta konkurencja, ale osoby, które mają podobną publikę i które będą mówiły na taki temat, który będzie interesował również naszych słuchaczy, to wtedy po prostu to jest tak jakby taki gościnny blog, tylko gościnny podcast. I wtedy obie publiczności tych osób na tym korzystają, bo mogą odkryć kolejną wartościową osobę i też bardzo dobrze to buduje po prostu ściągalność odcinków, bo dana osoba, ten gość wspomina do swojej publiczności w swoich kanałach komunikacji o danym odcinku. Ja bym jeszcze dodała Twittera, jeżeli mamy jakiś, jest konkretny hashtag, no może w Polsce będzie trochę trudniej, bo wiem, że może publiczność na Twitterze nie jest aż tak duża, ale jeżeli są hashtagi, które są faktycznie, mają miejsce w naszym odcinku, bardzo dobrze działa to nam na promocję. To teraz może o liczbach tu rozmawiajmy. Ile was kosztuje podcastowanie? Łącznie z promocją, łącznie z produkcją materiału? Powiem. No, więc ja korzystam ze specjalistycznej usługi edytorskiej i sama nie edytuję i edycja odcinka kosztuje mnie mniej więcej około 200 zł.
Plus do tego jest transkrypcja, bo zawsze udostępniam odcinek z transkryptem. I jeżeli udostępniam odcinek, który jest dodatkowo tłumaczony, transkrypt jest tłumaczony, bo wywiad jest po angielsku, no to tłumaczenie takiego półgodzinnego odcinka kosztuje 500 zł. I jeszcze promocja. No promocja akurat nie robię na przykład jakiejś płatnej reklamy czy coś, to powiedzmy czas, tak, kosztuje mnie. Ale... Czy ja dobrze liczę, że jeden odcinek około 1000 zł? No to wyjątkowy. No powiedzmy 750. Jeżeli jest po angielsku i po polsku, no to 220. No nie, my chyba aż tyle nie wydajemy. Myślę, że jeżeli miałabym w przeliczeniu na złotówki około 250 zł może maksymalnie, ale nie liczę w tym naszego czasu. A jeżeli miałabym w tym nasz czas liczyć, byłoby to oczywiście dużo, dużo więcej. Ale same koszty techniczne, subskrypcja, no to myślę, że w granicach 200 zł w zależności od tego, o czym, który podcast. No. No myślę, że najtrudniej się amortyzuje takie koszty jak zarwana noc na własnoręczne edytowanie, prawda? Bo kiedy chciałbym pomyśleć, ile w zasadzie kosztowały nas nasze odcinki z dekompresora technologii, no to trudno by oszacować, ile rzeczywiście zdrowia... Szczególnie takich specjalistów, każda godzina jest cenna. Ile rzeczywiście zdrowia straciłeś, Wojtek, na montowanie tego wszystkiego. To prawda. Jeśli o nas chodzi, to faktycznie te pierwsze odcinki były o wiele droższe, bo koszt nagrania to był w granicach 100 zł, natomiast byliśmy ograniczeni do godziny. No, traktowaliśmy to jako inwestycję. Teraz mamy swój sprzęt, w który łącznie zainwestowaliśmy, myślę, około 2000 zł. Natomiast no, jak teraz już mamy 50 odcinek, to już absolutnie się spłaciło. Ciężko też mówić, ile wydajemy na dany odcinek, ponieważ jeżeli mamy jakiś wyjazd, na przykład na targi do Genewy, no to hotel, paliwo i tak dalej, to tutaj się kumuluje. Natomiast to są takie wydarzenia raz, dwa razy do roku i te wydarzenia, jeżeli już to promujemy płatną reklamą. Ale to nie są duże wydatki, to promujemy... Wystarczy czasami wrzucić, jeżeli jest dobry materiał, który jest przed danym wydarzeniem albo w trakcie wydarzenia, na przykład jedziemy na dni prasowe do Genewy na targi i wracamy i mamy materiał, który jest tuż przed targami tymi publicznymi, to tam wystarczy wrzucić 15-20 zł nawet na Facebooku i to się świetnie sprawdza. Czy ja mogę jeszcze dodać, że tak w zasadzie powinniśmy na to spojrzeć jako koszty pośrednie i bezpośrednie, dlatego że jest dużo na przykład różnych online tools, które używamy, takie jak Basecamp do organizacji całej naszej ekipy. Ale tak w zasadzie, jeżeli to, co powraca zresztą do tego, co mówiłam wcześniej, jeżeli spojrzymy na podcast jako część całości, to wtedy te koszty bezpośrednie tak w zasadzie się rozkładają na wiele innych czynników i są dużo, dużo mniejsze, dlatego że na przykład Basecamp możemy użyć w 10 innych różnych sposobów na wszystkie inne rzeczy, które robimy. Także warto spojrzeć na podcast jako komplement czegoś innego, dlatego że dużo, dużo kosztów może się później w zasadzie rozłożyć. Powiedziałeś, że się wam spłaciło po 50 odcinkach. Co to znaczy, że się spłaciło? W sensie, że gdybyśmy dalej nagrywali to w studiu i płacili 100 zł od godziny, a cały czas chcieliśmy nagrywać dłuższe odcinki, no to inwestując w sprzęt i robiąc wszystko samemu już od A do Z, możemy teraz w tej chwili, nie płacimy już za studio, bo nagrywamy to u siebie, możemy nagrywać odcinki tak długie, jak chcemy i tak często, jak chcemy, w tym sensie. Ale ciągle tylko koszty, koszty, koszty. Czy są jakieś przychody? Koszty, koszty, koszty. Jeszcze nie ten etap, ale nie dlatego, że nie ma chętnych, tylko że my chcemy stworzyć wizję taką swojego projektu, którą wiemy, że będziemy mogli gdzieś zaprezentować, żebyśmy mieli taki komplet informacji i taki pełny pakiet, którym możemy się pochwalić i za którym możemy w ogóle myśleć dziś o jakichś pieniądzach. Ja z tego, co pamiętam, to mieliście taką przerwę w którymś momencie. Odcinki przestały wychodzić, potem się znowu coś zaczęło dziać. Najdłuższa przerwa chyba, jaką mieliśmy, to była 1,5 miesiąca. To były, wiadomo, każdy z nas robi to czysto hobbystycznie, więc jeżeli się zdarzają jakieś rzeczy związane no, z naszą prawdziwą pracą czy z rodziną, to jest nie do przeskoczenia. To
No niestety, takie jest życie. Czyli to nie były tylko koszty, mam tego dosyć. Nie. To cały czas chcieliśmy nagrywać, bo nam to sprawia po prostu ogromną frajdę. Nam się już po prostu znudziło rozmawianie o samochodach we własnym gronie i musieliśmy gdzieś się dzielić, żeby odciążyć naszych znajomych i rodziny, którzy mówili, Jezu, znowu o tych samochodach, dajcie już nam spokój. No to przynajmniej mamy gdzieś jakiś upust emocji. Ja z kolei swój podcast... Jednym z jego celów jest zbudowanie zaufania do mnie i do mojej marki, do mnie jako eksperta. I teraz jestem w trakcie sprzedawania kursów online i sprzedaż, którą miałam teraz na tej premierze, w tej chwili jest ona jeszcze niezakończona, ale ma prawie 20 tysięcy złotych. Także zdecydowanie podcast wiem, że pomógł, ponieważ osoby, które kupiły ode mnie kurs, napisały mi, że widziałam cię na webinarach, słuchałam twoich podcastów i ufam ci, wierzę ci i lubię cię. Także jak dla mnie to jest bardzo dobra inwestycja. Coś dodamy jeszcze do tego? Z rynku niepolskiego? No nie, ja bym powiedziała, że tak w zasadzie my od samego początku patrzymy na podcast jako komplementor tego, co robimy. Na pewno bardzo, bardzo nam pomógł. Jeden z naszych podcastów jest dla naszej firmy, która produkuje dżingle i mamy mnóstwo klientów, którzy przychodzą do nas i mówią, no słuchałem was w podcaście, prawda, i chciałbym, żebyście zrobili mi dżingla. Także to jest dokładnie to samo, co Ariadna wspomniała, jest to zaufanie, jest to, buduje się pewną więź ze słuchaczem, której w żaden inny sposób nie można zreplikować. Czyli w zasadzie mamy tutaj dwa, można powiedzieć, modele. Jeden to jest taki, że budujemy jakąś popularność i szukamy kogoś z zewnątrz, kto mógłby chcieć z nami współpracować, a drugi to, że sami w zasadzie budujemy swój sposób na zysk, a podcast jest jednym ze sposobów promocji go, między innymi. Mamy jeszcze chwilkę, może będą jakieś pytania z sali, bo temat pieniędzy, promocji to zawsze coś ciekawego. Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem świeżą podcasterką, dopiero co wystartowałam, więc pytań mam mnóstwo, ale tak naprawdę tutaj Iza, chyba ty wspomniałaś i chciałam się ciebie zapytać, co to, czy są w ogóle jakieś kryteria dotyczące, kim jest dobry podcaster? Bo użyłaś gdzieś takiego sformułowania, że będą dobrzy podcasterzy i słabi. To co charakteryzuje tych dobrych? Ja myślę, że przede wszystkim musisz wiedzieć, czego chcesz. Także myślę, że jeżeli wchodzisz przed mikrofon i masz konkretny cel, wiesz, do kogo mówisz, będziesz dobrym podcasterem. Natomiast jeżeli siadasz przed mikrofonem i tak w zasadzie rozmawiasz, nie wiesz do końca, do kogo chcesz rozmawiać, no to szanse na to, że ktoś będzie chciał słuchać, no są raczej znikome. Także jeżeli ty wiesz, czego chcesz, myślę, że informacja, którą masz, będzie przekazana w dużo lepszy sposób i jako prawda, takie domino będziesz miała później wierną liczbę słuchaczy. Ktoś jeszcze z pytaniem? Koleżanka jest świeżynka, ja jestem starym, zgrzybiałym podcasterem i tak szliśmy z kolegami tutaj na to spotkanie i wiedzieliśmy, że będzie o kasie, o marketingu, robieniu z podcastów narzędzia do robienia kasy i trochę się nie rozczarowaliśmy. Aczkolwiek jest bardzo sympatycznie, dużo fajnych mordek można spotkać, ale słuchając dziewczyn trochę ciśnienie mi skacze, bo to podcasting, z tego co mówicie, to jest narzędzie. Trochę pokazać dupsko, żeby się więcej ściągało różnych rzeczy, ale to jest wasze prawo, tak macie prawo się, nie powiem, że lansować, ale sprzedawać wasze produkty. U nas jak zaczynaliśmy, to było inaczej. Były 7 praw podcastingu, jakiś tam ktoś to ustalił i prawdziwość, rozpoznawalność i naturalność. U was trochę to wszystko leci takim robotem, żeby się troszkę sprzedać. I nie mówię, że to źle. Czasy się absolutnie zmieniły. Jeszcze 2-3 lata temu nikt by nie powiedział, że ktoś mi montuje podcast, że komuś płacę. Przecież to by był wyklęty ze środowiska. Ale szacunek. Nie masz pojęcia, jak to robić i super, dasz komuś, kto to zrobi. Więc to nie to, że mówię, że to jest złe. Tylko, że kiedyś było inaczej, a teraz jest inaczej. Nie mówię, że kiedyś było lepiej, teraz jest gorzej. Tylko mówię, że...
Paweł jest też takim moim człowiekiem, który mnie gdzieś tam kopiował i gdzieś tam się we mnie wpatrywał, powiedzmy. Nie to, że jakieś damsko-męskie klimaty, ale mówię, że no, ten podcast autorski budował polski podcast, a u was jest z Komercha i okej, super, i róbcie kasę i sobie posłucham nawet tych waszych rzeczy, bo jestem ciekaw, co tam można od was kupić. A u nas sprzedajemy emocje sprzedajemy emocje i sprzedajemy samego siebie. U was produkty. Widzisz, wprowadzasz to, o czym mówiłam, wy i my, i nie powinno tego podziału być, dlatego że wprowadzając też ten podział, myślę, że bardzo negatywnie możesz wpłynąć na rynek podcastów. Dodam, że jedną z rzeczy, którymi się zajmuję, mamy... że tak powiem, może reprezentujemy podcasterów w UK, mamy grupę UK Podcasters, mamy directory... Ale podpis polskich podcasterów czy UK? Nie, UK. Mamy grupę 368 podcasterów aktywnych w UK. I oczywiście są podcasterzy, którzy wychodzą z takiego założenia, że w zasadzie uwielbiamy, co robimy, prawda? Rozmawiamy sobie tak, jak chcemy sobie rozmawiać i nie musimy na tym robić pieniędzy, nie interesuje nas to. Ale są również podcasterzy, którzy, podobnie jak Ariadna, mają cel, tak? Chcą coś konkretnego z tym zrobić i wiedzą, że chcą na tym zarabiać pieniądze. Myślę, że nie powinien nikt tego się wstydzić, dlatego że każdy z nas ma czas, ma jakiś zlimitowany czas, tak, i chcemy coś konkretnego z tym czasem zrobić. I od nas to zależy, w jaki sposób chcemy to wykorzystać, więc... Ja tylko mam jedno pytanie, bo powiedziałaś teraz też taką rzecz, która mnie trochę zszokowała. Ja będę panelistą ostatniego panelu o zarabianiu na podcastach, ale powiedziałaś coś takiego, że są podcasterzy, którzy robią to, co chcą lubić i nie dbają o to. Czy ty robisz coś, czego nie lubisz, żeby zarabiać kasę? Czy nie. Bo trochę tak to zrozumiałem, wiesz? Nie, może źle się wysłowiłam, ale chodzi mi o to, że są ludzie, którzy nie dbają o to, że nie chcą wybudować czegoś większego na tym, co kochają robić, tak? A są ludzie, co... Ja jestem bardzo dużym fanem tego, żeby podcastować na temat tego, co się uwielbia robić, dlatego że to jest według mnie jedyny sposób na to, żeby być dobrym podcasterem, bo jeżeli mówisz o czymś, o co nie dbasz, no to jak możemy pokazać naszą, prawda, pasję do tego, co robimy, tak? Także to jest bardzo ważne, o tym jak najbardziej nie można zapomnieć, ale są ludzie, którzy po prostu, na przykład w naszym UK Podcasters Community jest podcaster, który jest taksówkarzem, ma podcast na temat właśnie specyficznie dla taksówkarzy i on to robi po godzinach pracy. Nie jest zainteresowany tym, żeby przestać być taksówkarzem i tylko podcastować na temat tego, co taksówkarze robią, ale bardzo, bardzo w zasadzie ekscytuje go to, że może ma jakiś tam kontakt z innymi taksówkarzami i że fajnie, że się poznają przy piwie, tak? Pogadają sobie na tematy taksówkarskie. Fajnie, okej. Ale nie ma zainteresowania w tym, żeby z tego biznes wybudować. To ja jeszcze tylko dodam takie moje spostrzeżenia a propos tutaj reakcji Filipa, że ja go rozumiem, bo to jest trochę jak z blogosferą. Ja zaczynałem blogowanie, podcasterem jestem przy okazji blogowania, zacząłem blogować też 10 lat temu mniej więcej, jak Filip zaczął podcast. Ja zacząłem swój blog w Irlandii. I to jest trochę jak z blogami. Blogi stały się narzędziem do zarabiania pieniędzy i są prowadzone w jakimś konkretnym marketingowym celu. I podobnie jest też z podcastami. Mam wrażenie, że powiedziałaś, że tutaj, żeby nie dzielić my i oni, tak, tylko że wiesz co, trochę mam wrażenie, że z jednej strony taki trudno będzie uniknąć takiego podziału, a z drugiej strony trudno będzie stworzyć jedną wspólną grupę, ponieważ podcast może być swego rodzaju kanałem, medium wykorzystywanym w różnym celu, tak jak blog. I tak jak na przykład ja się wstrzymuję i strasznie mnie mierzi robienie próby jakiejś unifikacji blogerów na zasadzie, że jesteśmy jedną tutaj grupą blogerów, robimy spotkania blogerów, bo blogerem jest 12-latka, która ma swojego blogaska o kucykach pony i blogerem może być profesor uniwersytetu, nie wiem, ja jestem blogerem, ktoś inny blogerem może być dziennikarz. Tak samo chyba jest tak z podcastami zaczyna być, że no, że ktoś może, ta koleżanka inwestować 700 zł w podcast i oczywiście nie ma w tym nic
nic złego. Tylko, że po prostu jakby ten podział sam się chcąc, nie chcąc tworzy i chyba tego też nie unikniemy. Mnie się wydaje, że jednak do pewnego stopnia ten podział jest sztuczny, ten, o którym mówicie, dlatego że no cóż, przykład jest taki. Ja biorę udział w podcastach technologicznych, dlatego że no, naprawdę bardzo lubię nowinki technologiczne, informatykę, rzeczy, którymi zresztą zajmuję się zawodowo. I nie robię tego dla pieniędzy, ale jeżeli ktoś z tego powodu zechce zamówić u mnie coś i skorzystać z moich usług, to przecież jest zupełnie naturalne, że za to mi zapłaci. To, że ktoś w jakiś sposób prezentuje ciekawe rzeczy na podcaście, wcale nie znaczy, że on to robi wyłącznie po to, żeby coś sprzedać, dlatego że gdyby jego podcast był po prostu ordynarną reklamą, to nikt by tego nie oglądał. Jednocześnie jest zupełnie naturalne, że jeżeli w innym medium ktoś za pomocą innych środków sprzedaje jakieś swoje usługi, to powinien za to otrzymać normalne wynagrodzenie, dlatego że no jest to rzecz, która też ma jakąś wartość. Więc zarówno ta część komercyjna, jak i ta niekomercyjna jest czymś, co jest w jakiś sposób odbierane jako coś wartościowego. Po prostu zazwyczaj jednak dzieli się w pewien sposób tą część komercyjną i niekomercyjną według jakichś kategorii. No co innego przecież jest na tym podcaście prezentowane, a co innego jest na szkoleniach, które sprzedajecie, prawda? Ja jeszcze szybciutko dodam, zaraz oddam mikrofon, że Krystian akurat mnie wyprzedził, powiedział z tym podziałem my i wy. Rzeczywiście tak chyba będzie, bo wy chcecie robić kasę, a my chcemy mówić w piwnicy o herbacie i nie mieć z tego nic. I to tak się jakoś automatycznie chyba robi. Antek jeszcze powiedział, że nie było, że trzeba by stworzyć jakąś platformę. Platform przez te 10 lat, jak gdzieś tam się w tym bujam, stworzyliśmy 3. Jakoś to się rozpieprza wszystko, bo podcasterzy przychodzą i odchodzą i nie ma ludzi, którzy, może ja tylko zostałem, jestem najfajniejszy i w ogóle jedyny słuszny, który to gdzieś tam ciągnie, ale ludzie przychodzą i odchodzą i nie mają tego we krwi, tego podcastingu tak do końca. Było nas, nie wiem, w porywach 12 osób, którzy tworzyli serwis Podcastofon i było zajebiście fajnie, ale rodzą się dzieci, ludzie zmieniają pracę, zmieniają kraje i nie wiem, chcesz coś zrobić, zrób to sam. I na sam koniec tylko dodam, jeśli was obraziłem, przepraszam. Przepraszam bardzo. Ja myślę, że jeżeli chodzi o ten podział my i wy, to oczywiście będzie, tak jak mówisz, tak, że my robimy jedno, wy robicie drugie, ale kiedy mówię, że nie powinniśmy dzielić, chodzi mi o to, że słuchacz może słuchać zarówno twojego podcastu, jak i podcastu takiego, który zarabia pieniądze. I tutaj jest ważne, żebyśmy nie jako podcasterzy nie zaczęli na siebie wrzucać, że tak powiem, i zniechęcać potencjalnego słuchacza takimi intymnymi szczegółami tego, co się dzieje tak ogólnie w podcasting w Polsce, tak? Także chodzi mi o to, że wszyscy mamy ten sam goal, chcemy mieć fajnych słuchaczy i możemy sobie w tym pomóc. I dlatego nie powinniśmy dzielić siebie. To jeszcze ja dwa słowa, bo właściwie kolega Dawidziński, tak? Tak. Właściwie wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo właściwie takie stare narzekające dinozaury miały się w tej takiej mojej analizie środowiska podcasterów miały się pojawić, bo ja trochę wychodzę ze środowiska blogerów, prowadzę bloga o mediach, reklamie i marketingu, on się nazywa Mediafan i prowadzę go 10 lat. I obserwowałem sobie również ewolucję blogosfery, jak to się zaczynało i kiedy blogosfera tak naprawdę wybuchła, kiedy pojawiły się tam pieniądze. Oczywiście ze wszystkimi dobrymi i złymi tego rzeczami. I też w momencie, kiedy pojawiły się pieniądze, też to już nie taka blogosfera, to już nie będzie to samo, to już nie są te pamiętniki, to już znika. A tak naprawdę kasa w blogosferze, pomijam, jak teraz wielu z was może obserwować blogosferę, bo oceniać blogosferę, bo blogosfera może kojarzyć się z szafiarkami tarzającymi się w liściach, robiącymi jesienne sesje, ale i z fantastycznymi blogerami podróżującymi po świecie, robiącymi wspaniałe projekty. I tak naprawdę komercyjny sukces blogosfery pozwolił na to teraz, dopiero teraz, na robienie blogów, czy robienie projektów blogowych, które są naprawdę ważne, zmieniają świat, zmieniają przyzwyczajenia i tak dalej. Ten komercyjny sukces. Nawet
No, znaczy jest to, no myślę, że 10-15 lat, bo znaczy ja prowadzę bloga od 10 lat, ale tak blogosferę może od 15 lat obserwuję. I to też przytyczek do środowiska podcasterów, że po nie wiem ile trwają podcasty w Polsce, ale że na pierwszej polskiej konferencji podcasterów 2015, która jest darmowa i odbywa się w Warszawie w Centrum Polskim, przyjechało tam 100 parę osób, z czego 30 jest prelegentów czy 40 prelegentów, tak? To też powoduje, że to jest mocno środowisko zamknięte. I takie osoby jak ty, wydaje mi się, że też je jeszcze bardziej zamykają. Bo ja bym chciał dla publiczności, żeby podcaster pojawił się nawet w banalnym programie Dzień Dobry TVN i tam porozmawiał o tym, spopularyzował tą ideę. Pewnie się pojawił, ale ja go nie widziałem. I podobnie też jest z YouTube'em. YouTube jeszcze bardziej się rozprzestrzenił i spopularyzował się w momencie, kiedy pojawił się tam kasa. I oczywiście góra YouTube'a to są tam śmieszne, abstrahuję i głupie, śmieszne filmiki, ale gdzieś tam w tle są mnóstwo bardzo ciekawych projektów. Jeszcze jakby kończąc, blogosfera w Gruzji upadła, znaczy powstała, ponieważ były tam problemy z wolnością słowa i tak dalej, więc był taki ruch oddolny, obywatelski, wolność słowa, ale ona, kiedy to się wszystko tam uspokoiło, upadła, bo ci blogerzy musieli nagle coś włożyć do garnka. Nie mieli tego strzału komercyjnego, który mieliśmy my vlogerzy. Więc spokojnie zachęcam do popularyzacji, do mówienia o blogosferze. I jeszcze ostatnia wrzutka. Wydaje mi się, że więcej dla popularności podcastów zrobił najpopularniejszy podcast, jak sobie sprawdzałem, o zarabianiu, o jak oszczędzać pieniądze Michała Szafrańskiego, który bezczelnie jeszcze zarabia, niż środowisko podcasterów przez ileś tam lat. To takie moje obserwacje z boku blogera. Tak, dzięki. Ja mam takie obserwacje z zewnątrz, ponieważ nie prowadzę jeszcze żadnego podcastu, w przyszłości być może będę. I też w zasadzie jestem słuchaczem kilku podcastów. Natomiast to, co powiedział tam pan z tyłu, że jedni pracują za darmo, drudzy pracują za pieniądze, to tak naprawdę wszyscy z was pracują za pewne wartości, które otrzymują od słuchaczy swoich. Czy to są wartości pieniężne, tak jak część tutaj prelegentów, czy to są wartości jakieś niematerialne, jak satysfakcja z listów od wielbicielek, czy pościel, którą przyślą nam fanki, czy to są jakieś wartości takie jak połechtanie naszego ego, czy rozpoznawalność większa w sieci, to wszystko są jakieś formy, że tak powiem, energii, którą sobie jako ludzie przelewamy. I czy my tą energię potem wymieniamy na pieniądze za jakieś inne usługi, które są też jakąś wartością dla nas, czy my tych pieniędzy nie potrzebujemy, bo otrzymujemy w czystej postaci te wartości, no to nie ma większego znaczenia, bo wszyscy robimy to, żeby coś otrzymać dla siebie, dając też coś innym w zamian. Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że pozwólmy zdecydować słuchaczom, czy chcą słuchać podcastów takich czy takich. Wręcz pozwólmy im słuchać różnych rodzajów podcastów, bo jeżeli ja monetyzuję w jakiś sposób mój podcast, to nie znaczy, że on nie jest wartościowy. Bo gdyby nie był wartościowy, to ludzie by go nie słuchali i wobec tego nie miałabym z tego żadnych korzyści, ani finansowych, ani innych. A jeżeli chodzi o listy od wielbicieli, to pomimo, że mam tylko miesiąc mój podcast, to otrzymam bardzo wiele maili, które z podziękowaniami i nie mam absolutnie żadnego poczucia wstydu, że w jakiś sposób inwestuję w ten medium i jestem w stanie coś zarobić za to. Ja tego bym chciał powiedzieć, że z mojej perspektywy jako słuchacza podcastów i jako też podcastera mnie cieszą takie historie, że są osoby, które na tym zarabiają. Mi nie przeszkadzałoby, jeżeli ktoś by zrobił nawet podcast o tarzaniu się w liściach, bo ostatecznie to wszystko sprawi, że zjawisko podcastingu będzie bardziej znane. I później, jeżeli to będzie bardziej znane, to słuchacz zadecyduje, czy chce słuchać takiego podcastu, takiego, takiego, czy takiego. Jesteśmy tak naprawdę w tej samej grupie. Każdy ma jakiś swój pomysł na podcast. Ja rozumiem, że jest jakaś, nazwijmy to stara szkoła, chociaż ja strasznie nie lubię tego określenia, ale to tak naprawdę zadecyduje słuchacz i na tym się bym skupił. A to przepraszam. Tego, że zarabiamy, czy nie
zarabiać. Ja w jakimś stopniu zarabiam na swoim podcaście. I to nie jest problem. Chodziło raczej tylko o pewną taką... Ideę fix samego podcastu, wiesz? W sensie tego, co kieruje na przykład Filipem, mną, ale pewnie też innymi lubami, ale co kieruje na przykład koleżankami, mówię, nie jest to atak, nie odbierzecie mnie jakoś negatywnie, w sensie takim, że jakby traktujecie podcast trochę narzędziowo i stąd wynika ta różnica, rozumiesz? O to mi chodziło jakby, nie? Bo ja wyznaję zasadę, rób w życiu to, co kochasz, nigdy byś musiał pracować i zarabiam na wszystkim, to, robię to w życiu tylko to, co kocham i zarabiam na tym. I nie ma w tym żadnego problemu i dziewczyny pewnie robią dokładnie to samo. Tylko tu chodziło raczej o taką kwestię merytoryczną, jakby takiej na podstawie ideowej samego podcastu, że dla powiedzmy tych starych wyjadaczy, ja nie jestem starym wyjadaczem podcastu, mam podcast dopiero od kilku lat, ale Filip powiedzmy jest. Ta idea, która przyświecała włączeniu sprzętu i rozpoczęciu gadania do mikrofonu była trochę inna niż w waszym przypadku. I stąd to się zmienia. To jest naturalna rzecz, o której zresztą mówił. Ale nie powinniśmy się bać zmiany. Czasami zmiana przynosi pozytywne efekty. A poza tym podcasting jest naprawdę piękną formą, dlatego że każdy może mieć inną ideę. A tak w zasadzie wszyscy robimy to samo, prawda? Jesteśmy jakimś tam entertainment dla naszego słuchacza, tak? W jedną czy w drugą stronę chodzi o słuchacza i myślę, że tego nie powinniśmy stracić z wzroku. Ja na koniec jeszcze bym chciał dodać, że nasz podcast autorski spieprzyliśmy te 5 lat temu, 6 lat temu. Mieliśmy swój czas, spieprzyliśmy wszystko i teraz jest czas dla was, którzy, tak jak Krzysztof powiedział i ja, nie jesteście ani gorsi, ani lepsi, chcecie na tym robić trochę kasy, super, ale może... Tak dziwnie się może to zakręci, że przez to, że będziecie sławni i fantastyczni i będziecie mieć milion słuchaczy, ktoś zaglądnie do tej szafy z liśćmi i odkopie na przykład mój podcast. Gdzieś tam właśnie przez to, że ktoś sobie wpisze podcast, znajdzie Dawidziński nie tylko dla orów, albo jakiś kurczę inny koncept i właśnie od dupy strony, że tak powiem, trafi na te podcasty, które gdzieś tam dawno temu już dawno zardzewiały. No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że ciągle to rozróżnienie jest trochę fałszywe, dlatego że można zarabiać na czymś pieniądze, ale to wcale nie znaczy, że to, co dajesz komuś za darmo, przestaje być powodowane twoją pasją. Przecież jeżeli ktoś w ogóle chce robić jakiś podcast, czyli udostępniać część swoich doświadczeń za darmo, to on to robi właśnie dlatego, że ma w tym jakąś pasję, a nie dlatego, że przede wszystkim chce na tym zarabiać pieniądze. To jest raczej sposób zarażenia kogoś tym, co owszem, w pewnej formie jest również dostępne jako produkt, ale przede wszystkim jest też komunikacją ze słuchaczem, tak samo jak podcast na zupełnie inny temat, którego akurat nie monetyzujesz. No cóż, postawmy tu kropkę. Ostatnie pytanie. Pytanie jak pytanie. Ja bym tylko chciała tak spuentować z punktu widzenia słuchaczki, bo podcasterką to dopiero zaczynam być, że z mojego punktu widzenia tak długo jak podcast daje mi wartość, nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś na tym zarabia, czy nie. W ogóle to nie ma znaczenia. I pytanie, po co to robicie? Jeżeli to robicie dla słuchaczy, to tak naprawdę dla nas jako słuchaczy naprawdę nie ma znaczenia. Jeżeli podcast jest wartościowy, podaje fajne treści, to dlaczego nie? I podobnie jak tutaj ty wspomniałeś, bardzo mnie cieszy, że ktoś przy okazji może na tym zarabiać, bo to znaczy, że można w fajny sposób zarabiać pieniądze również w Polsce. Myślę, że powinniśmy podsumować ten blok takim stwierdzeniem, że dajmy szansę wyboru naszym słuchaczom. Nie zrażajmy ich do siebie w żaden sposób i pozwólmy po prostu wybierać, bo oni będą mieli podcasty komercyjne, podcasty autorskie, podcasty wszelkiej innej maści na swojej playliście. Niech oni zdecydują. Dziękuję bardzo.